Jezu, co ty robisz? No nie bój się. Gdzie jest ten pająk? Faraon idzie, ja go nie zatrzymam. Idzie w moją stronę. Idzie wariacik. Dobra, moja kochana, jak ci się podoba moje terrarium? Co jaja robisz? No chodź! Nie. Cześć, z strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w sezonie drugim rozdziału trzeciego. Jak co sezon kupimy sobie na początek 100 stopni karnetu bojowego. Żeby wam nie było smutno, że ja sobie kupuję 100 stopni, przygotowałem dla was też konkurs na karnety bojowe i wszystko zależy od was, ile tych karnetów bojowych rozdam w następnym odcinku. Za każde 2000 łapek zostawione pod tym filmem rozdaję jeden karnet więcej, więc bierzcie się do roboty, zostawiajcie łapeczki w górę. Aby wziąć udział w konkursie, w komentarzu napiszcie, od którego sezonu gracie w Fortnite, no i wpiszcie mój kodzik Farel do sklepu, bo konkursy są tylko i wyłącznie dla moich wspierających. Dziękuję wam ślicznie za wsparcie, a teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Te dwie osoby wygrywają karnet bojowy, gratulacje, odezwijcie się do mnie na e-mail, e-mail macie w opisie, a teraz lećmy sprawdzić, co słychać w świecie Fortnite. Moi drodzy, mamy godzinę 12:33, serwery ruszyły, wow, nie sądziłem. Ej, jestem teraz w kolejce, muszę czekać 4 minuty 45 sekund. Nie sądziłem, że serwery ruszą przed godziną 14, bo było takie info w plikach i jeden z likerów ogłosił, że o godzinie 14 miały być serwery. Jeżeli jeszcze nie jesteście na moim Twitterze, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, bo tam postuję często informacje oraz ciekawostki dotyczące Fortnite'a oraz mojego życia prywatnego. Link do Twittera jest w opisie, więc wbijajcie pod najnowszy post i napiszcie, że jesteście z YouTube'ka, no to wam przypnę serduszko. Serwery niestety zostały wyłączone, ale za to Epic Games opublikował, co czeka nas w nowym sezonie. Więc moi kochani, więc wam powiem na początku, o co chodzi, a później kupimy karnet bojowy. Słuchajcie, oficjalnie budowanie zostało wyłączone. Nie da się budować po prostu. Przez 9 dni nie będziemy mogli budować, za to dzięki temu dostaniemy dodatkową opcję, która nazywa się nadosłona. Budowanie zostało usunięte, waszemu bezpieczeństwu służą teraz nadosłony, dodatkowa ochrona poza zdrowiem i osłoną. To wasza pierwsza linia obrony, nadosłona jako pierwsza przejmie wycelowane was strzały, odnawia się nawet po tym, nawet jak zostanie wyzerowana. O kurczę, no to się zapowiada mega ciekawie. Dodatkowo mamy nowe opcje poruszania się, postać nasza biega szybciej, podskakuje, możemy się też wspinać i możemy wyważać drzwi barkiem. Spas i MK niestety nie powraca do gry. Smutno, może zostanie kiedyś dodana. Więcej na temat nowości, które zostały wprowadzone w nowym sezonie, nagram wam osobny odcinek, a teraz przejdźmy do kupowania karnetu. Mamy teraz godzinę 14:49, dopiero dołączyłem do gry. Ponad godzinę czekałem w kolejce, mega zapchane były serwery. Lecimy z trailerem i mamy to, moi drodzy. Drill się przekopał, a w środku urojony reżim wyjeżdża z czołgami. O kurcze. I tutaj mamy oczywiście siódemkę, która będzie kontratakowała. Ale Epic Games niefartownie zaczął ten sezon wojenny w takich ciężkich czasach. Ajajaj. No ale Epic Games przez dwa najbliższe tygodnie cały zysk ze sprzedaży karnetów bojowych będzie przeznaczał na wsparcie Ukrainy, więc mega propsy dla Epic Games, bo startują z nowym sezonem i cały zarobek dwutygodniowy oddadzą. A wy, moi drodzy, pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy, możecie skorzystać z mojego kodu Farel. Dziękuję każdemu za wsparcie. No i dobra, mamy tutaj Dr. Sloan z jakimś ziomeczkiem po prawej. No i tak jak mówiłem, budowanie zostało wyłączone na chyba 9 albo 7 dni. No i proszę państwa, mamy Ironmana, mamy całą siódemkę i nowe postacie do drużyny siódemki dołączają. Mocny sezon to będzie na pewno. Dziękuję. Nie spodziewałem się, że będzie tego aż tyle. Co jest? Odbieramy i to wszystko za darmo. Dobrze, teraz od razu wchodzimy. Na sam koniec. Pierw sklep z przedmiotami. Sprawdzamy, czy jest aktywny kodzik. Wesprzyj twórcę. Farel, ciach, pach. V-dolce doładowane, pięknie, więc zostawcie łapeczkę w górę. O kurczę, otrzymujesz przedmioty. A, bo ja dostałem z ekipaki karnet bojowy, dobra, więc fajnie wiedzieć. Kupuj poziomy, przytrzymujemy i, moi drodzy, mamy to! 500 gwiazdek! Odbieramy 500 gwiazdek, schodzimy na sam dół, odbieramy wszystkie nagrody, proszę bardzo! Odbieranie nagród i mamy oko Agamonta, dobra, mamy jakiś tutaj plecak, słaby, sztandarnie koło nie interesują, lecimy dalej. Ten ekran czytywania dosyć ciekawy, mamy też malowanie, może być. Do tego nowa lotnia,
skrzydło, katatech, może być, fałdolce. I patrzcie na to, mamy miecz Omin. Ja widziałem w przeciekach, że on jest edytowalny, więc będzie miał różne style, będziemy mogli sobie go dowolnie modyfikować, więc fajnie. Zadanka buziaczek, kolejne malowanko, fałdolce, ekran wczytywania, Gunnar z taką kosą, piłą, przepraszam, malowanko, fajny spray. No i kozacka lotnia, spójrzcie na to, śmigłowiec łańcuchowy, ho, ho, to jest mocne. Do tego mamy jakiś plecak, tyrolka jakby, tak? Piłopak. Okej. Wow, zamachnij na rzecz. Co jest? To jest mocne, to mi się podoba, będzie używane. I mamy ten miecz, który, aha, rozkłada się na dwa. Jest i Gunnar. Nie sądziłem, że ten skin będzie w karnecie, ale niech będzie. Co to jest? Świder cyklo? Nie no, hantelek. Fajne. Lecimy dalej. Smuga, słaba. O, fajny ekran wczytywania. Drill się kopie i tutaj są wszystkie rzeczy, które zostały do skarbca przeniesione pod ziemią. Fajne, fajne. Muzyczka, nie będziemy muzyczki słuchali. Gunnar w takiej wersji. O kurczę, jak Iron Man wygląda, nie? Tutaj mamy też kolejnego Gunnara. Lecimy dalej. Znowu piłopak, nie wiem czemu. A, bo to jest inna ta edycja. Biały, biały styl. Może być. No i przechodzimy do skinów. Tsuki 2.0. Fajne. To jest mega spajerowane. Fajne ma te kitki. Oczywiście tutaj Gunnar, bycki muszą być. Tutaj mamy też ostre urojonej. Okej. Okay. I tu jest oczywiście sztandar urojonej. Skrzydła urojonej. No, nawet fajne, nawet fajne. Skrzydła urojonej. Okej. Okay. Lotnia, lotnia to jest. No dobra, czyli mamy taki zestawik cały urojonej, bo urojona dołączyła do siódemki. Dobrze, mamy ekran wczytywania. Mamy Gunnara, fioletowo-zielona edycja, ale dziwna. Taki opalizujący jakby styl. Ale fajne. Te lotnie i te kosy są spoko. No i mamy urojona. Tak ona wygląda. To jest jedna z sióstr, która dołączyła do drużyny siódemki, więc widzicie, że siódemka nam się rozrasta. Fajna lotnia. Krążownik knockout. Spoko. Ekran wczytywania. Buntownicy. Fajne, podoba mi się. Emotka. O. Proszę bardzo. Plecaczek. Bardzo fajny. Lubię takie plecaczki. Tutaj mamy tego spraya jeszcze. Zobaczmy. Smugi, ale spajerowane graffiti. No i pałka też mocna. Dobry sacik, to będzie fajny sacik. To i to będzie super. Co jest? Segwaya dodali? Nie no. Dobra, czyli jeżdżę cały mecz z Segwayem. Challenge, taki odcinek widzę. Jeżeli chcecie taki odcinek, łapka w górę. I mamy Kirę, nowy skin. Fajny, taki wakacyjny. Mi się podoba. Muzyczka, ekran wczytywania. Tu jest urojona oczywiście. Malowanie. Co tu mamy? Torba pierwszej potrzeby? A co w niej? A amunicja! No dobra. I szminka za... Nie no, piękne. Urojona w całej swojej okazałości. Fajny, fajny styl. Mi się podoba. No oczywiście miecz, lotnia, nie będziemy tego patrzeli. Tsuki 2.0. No, taki to jest robot chyba, tak? No tak, nie wiem, dziwny skin. Upadek sześcianu. Okej, lecimy dalej. To fajne, to mi się podoba. Co my mamy? Plecak. Ja generalnie plecaków nie używam. Berło sześcienne. Okej, okay, no mamy kolejny skin. Kira KO. O kurczę, w kasku. No i taka ciemna wersja, taki kotek. Lotnia, pałeczka. No i mamy, proszę państwa, nowego członka siódemki. Jest to Orjin. I wiecie, że on jest królem kostki sześcianu i on chyba stworzył Kevina nawet. Taka historia ciekawa. To jest co? Koło sztyletów. To jest lotnia? O kurde, to będzie używane. To jest fajne, mi się podoba. Nie dziwię się, że tak daleko jest w karnecie. Znowu Orjin i patrzcie na to. To jest fajne. To fajny skin. Erisa, mi się podoba. Mamy do Erisy co? Co to jest, taniec jakiś? No co jest? Okej. Wow, taniec ze sztyletami. Spoko. I mamy co? Takie smugi. Dziwne. Ekran wczytywania. Mamy tutaj właśnie tego Orjina. Początek on się nazywa, tak? Tutaj po polsku. No dobra. Ciekawe. Dwa style. No i mamy znowu Erisę. Też taka kreskówkowa. Też mi się podoba. Miecze. No i przechodzimy do marvelowskich serii. Okej. Okay. Doctor Strange. Coś będzie miał mocnego. Dysk Mandali. O kurcze. Dobra. Oczywiście pierwszy meczek będzie grany tym skinem, Doktorem Strange'em za setny poziom. Okej. Okay. Emotka. Otworzył portal. Nie, miecz. Fajne. Fajne.
To mocne, mocne. I oczywiście Doktor Strange. No dobra, moi kochani, oceniam ten karnet. No, fajny jest. 9 na 10 daje. Mogłoby coś jeszcze mnie zaskoczyć. No i ja lecę nagrywać kolejny odcineczek, więc spodziewajcie się może dzisiaj, a może jutro z samego rana. Pamiętajcie, jeżeli kupujecie karnet bojowy, możecie skorzystać z mojego kodu. Was to nic nie kosztuje, mi pomaga. Także dziękuję każdemu za wsparcie. A ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!